chcesz zacząć generować dodatkowy zarobek w domu, marzysz o budowaniu kolejnych źródeł gotówki, które zasilą twój portfel, a może zastanawiasz się, jak zarabiać w internecie? Jeżeli odpowiedziałeś chociaż na jedno z powyższych pytań tak, to bardzo dobrze, ponieważ w tym wideo pokażę ci aż 7 pomysłów na dodatkowy zarobek w domu. Nieważne więc, czy chcesz zarobić 100, 1000 czy może 1 000 000 złotych, to wideo jest dla ciebie. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Dodatkowy zarobek w domu to marzenie coraz większej ilości osób. Nasze życie zmienia się diametralnie, coraz więcej osób zainteresowanych jest zakupami w internecie, a to powoduje, że z roku na rok zwiększa się ilość wydawanych w sieci pieniędzy. To z kolei przekłada się na wzrost zainteresowania zarabianiem w internecie. Metod na dodatkowy zarobek w domu jest naprawdę sporo. Dziś przyjrzymy się 7 z nich. Postanowiłem wybrać 7 metod tak, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Ok, zaczynajmy. Pierwszym pomysłem na dodatkowy zarobek w domu jest copywriting. Czym on jest? Copywriting polega na pisaniu płatnych tekstów na zlecenie dla najczęściej właścicieli stron internetowych. Webmasterzy zatrudniają copywriterów do pisania tekstów, ponieważ chcą wypozycjonować swoje strony w wynikach wyszukiwania na wyższe miejsca. Dodatkowo niektóre blogi czy też serwisy potrzebują chwytliwej treści, którą to będą czytać spragnieni wiedzy internauci. Dodatkowo doświadczeni copywriterzy mogą tworzyć bardziej złożone teksty, jak choćby prace magisterskie, książki czy też specjalistyczne teksty dla swoich zleceniodawców. Oczywiście za tego typu zlecenie copywriter otrzymuje znacznie wyższe stawki. Ile więc możemy zarobić? O ile za te najprostsze teksty możemy zarobić od 2 do góra 5 zł za 1000 znaków ze spacją, o tyle za te bardziej złożone teksty możemy policzyć sobie nawet 25 zł za 1000 znaków ze spacją. Żeby zobrazować wam, ile treści składa się na 1000 znaków, to jest to około pół kartki A4 pisanej czcionką 12. Nie jest to więc wcale dużo. Zlecenia dla copywriterów możecie znaleźć na stronach typu Textbookers, Giełda Tekstów czy też Oferia.pl. Tego typu zajęcie może wykonywać praktycznie każdy, w związku z tym polecam wam serdecznie właśnie tego typu dodatkowy zarobek w domu. Drugim pomysłem na dodatkowy zarobek w domu jest handel. Jeżeli masz żyłkę do wyszukiwania okazji w sieci, możesz sobie kupić większy portfel, ponieważ właśnie trafiłeś na żyłę złota. Kup taniej i sprzedaj drożej. Tego typu działanie sprawdzało się przez setki lat i do dziś ma się również bardzo dobrze. Możecie wyszukiwać promocje za granicą i sprzedawać je w kraju. Możecie kupować używane rzeczy, których inne osoby chcą się pozbyć za bezcen i odsprzedawać je drożej. Możecie w końcu kupować popsute rzeczy, naprawiać je, o ile oczywiście potraficie, i sprzedawać dalej. Opcji jest naprawdę sporo i tutaj ogranicza nas jedynie nasza inwencja twórcza. Na sam koniec warto wspomnieć o kwestii smutnej, aczkolwiek koniecznej, czyli podatkach od naszych zarobków. Tutaj nie mamy zbyt dużego pola manewru. Do kwoty połowy najniższego wynagrodzenia miesięcznie nie musimy zakładać własnej firmy i korzystamy z tak zwanej działalności nierejestrowej. Dokładnie opisałem jej działanie w wideo, które właśnie wyświetliło wam się o tutaj u góry. Kiedy jednak przekroczymy ten pułap, musimy założyć już własną działalność gospodarczą. Trzecim pomysłem na dodatkowy zarobek w internecie jest rękodzieło. Jeżeli nie chcesz wyszukiwać okazji w sieci, stwórz je sobie samemu. Wystarczy nieco kreatywności i samozaparcia, aby samemu stworzyć na przykład różnego rodzaju rękodzieło w postaci origami, designerskich zaproszeń na ślub, biżuterii, obrazów, rzeźb, figurek, skrzynek i skrzyneczek lub czegokolwiek innego, co wpadnie wam do głowy. Jeżeli jednak nie macie pomysłów na to, co moglibyście stworzyć sami, zawsze możecie wejść na przykład na stronę Pinterest i tam poszukać inspiracji dla waszego pomysłu. Następnie, kiedy już będziecie wiedzieć, co chcecie tworzyć, należy zgłębić swoją wiedzę na ten temat, by następnie nauczyć się tworzyć własne rękodzieło. Kiedy nasze produkty będą już gotowe, wystarczy je już wtedy tylko dodać do internetu i pokazać innym ludziom w sieci i czekać na ich odzew. Czwartym pomysłem na dodatkowy zarobek w domu jest sprzedaż własnych wirtualnych produktów w postaci np. e-booków. Ten pomysł daje nam ogromne możliwości rozwoju.
E-book może stworzyć każdy. Możemy stworzyć na przykład e-book opisujący naszą historię z życia, albo opisujący to, co potrafimy robić, na przykład gotować. Możemy również napisać powieść. Opcji jest naprawdę sporo. Kiedy napiszemy nasz e-book, możemy sprzedać go tysiącom osób w internecie. Napisanie własnej wirtualnej książki sprawia, że zyskujemy status eksperta, jak również dajemy innym ludziom wartość. Koszt stworzenia e-booka jest praktycznie zerowy, o ile oczywiście wiemy, jak to zrobić. E-book tworzymy tylko raz, a zarabiać na nim możemy przez długie miesiące, a nawet lata. W związku z powyższym możemy stworzyć całkiem ciekawe źródło pasywnego dochodu. Jeżeli zainteresowałem Was tematem tworzenia własnych wirtualnych produktów, to mam dla Was znakomitą wiadomość. Jeszcze tylko dziś macie okazję do zgarnięcia mojego najnowszego kursu Wydaj własny e-book w mega promocyjnej cenie. Promocja trwa jedynie do północy. Po tym okresie cena kursu rośnie dwukrotnie. W związku z tym zapraszam Was serdecznie do odwiedzenia strony wydajebook.pl i zapoznania się z tym niesamowitym kursem już dziś. Piątym pomysłem na dodatkowy zarobek w domu są programy partnerskie. Znakomite źródło dodatkowego zarobku, które dla wielu osób stało się głównym zajęciem. Polega ono na promowaniu produktów bądź usług innych podmiotów zwanych reklamodawcami. Jeżeli uda nam się znaleźć klienta, który dokona określonej aktywności, czyli na przykład dokona zakupu, zapisze się na newsletter czy też pobierze grę, zarabiamy pieniądze. Im więcej klientów znajdziemy, tym więcej zarabiamy. Jest więc to bardzo uczciwa wymiana. Dodatkowo afiliacja daje nam po pierwsze ogromne możliwości rozwoju, po drugie możliwość budowy pasywnego strumienia gotówki. O programach partnerskich mówię na tym kanale naprawdę sporo i uważam, że jest to jedno z lepszych źródeł zarabiania w internecie. Stworzyłem nawet specjalny kurs online, który uczy, jak krok po kroku możesz zacząć swoją przygodę w internecie z programami partnerskimi. Jeżeli zainteresowałem Cię tym tematem, to więcej informacji znajdziesz na stronie akademiaafiliacji.pl. Szóstym pomysłem na dodatkowy zarobek w sieci są usługi. Przez internet możemy świadczyć różnego rodzaju prace. Możemy wypełniać wnioski lub tworzyć biznesplany. Możemy również udzielać korepetycji lub konsultacji, o ile oczywiście posiadamy odpowiednią wiedzę. Możemy w końcu stać się wirtualnym asystentem i wykonywać szereg prac takich jak umawianie spotkań, tworzenie raportów, układanie grafiku i inne dla naszego pracodawcy. Jak sami widzicie, wszystko w tym miejscu tak naprawdę sprowadza się po pierwsze do naszych umiejętności, ponieważ nie będziemy mogli świadczyć na przykład usług doradztwa podatkowego, kiedy to nie mamy odpowiedniej wiedzy. Po drugie, bardzo ważna jest tutaj kreatywność. Musicie zatrzymać się na chwilę i zastanowić, jaka czynność wykonywana przez internet może stać się dla Was dodatkowym zarobkiem w domu. Czasem uświadomienie sobie, co nam samym sprawia kłopot, może stać się wyjściową do pomysłu na zarabianie w internecie. Ludzie potrzebują naprawdę przeróżnych usług. Dobrym miejscem, gdzie możecie się zainspirować, jest na przykład strona Fiverr, gdzie osoby z całego świata dodają różnego rodzaju ogłoszenia. Przeglądając je, możecie doznać olśnienia i albo skopiować pomysł od innej osoby i przenieść go na polski rynek, albo zmodyfikować go nieco i stworzyć nową usługę. Siódmym pomysłem na dodatkowy zarobek w domu są oczywiście inwestycje. Jeżeli posiadamy odpowiedni kapitał i co ważniejsze wiedzę, to możemy pomyśleć o inwestowaniu pieniędzy. Sposobów inwestycji jest naprawdę sporo. Giełda, nieruchomości, inwestycja w metale szlachetne, handel walutami, ale jak wspomniałem już na początku, najlepszą formą inwestycji jest oczywiście inwestycja w wiedzę. Zdobywanie nowych umiejętności daje nam gwarancję pomnożenia naszej inwestycji. Zakup czy to książek, czy też kursów online, które podnoszą nasz poziom wiedzy, to sprawdzona droga do zwiększania zarobku. W sieci znajdziecie ogromną ilość zarówno darmowej, jak i tej płatnej wiedzy na przeróżnego rodzaju tematy. W związku z tym zachęcam Was przede wszystkim do zdobywania nowej wiedzy. Wiem, że brzmi to nudno i oklepanie, a reklamy eToro czy Plus 500 wyglądają znacznie seksowniej, ale nie ma innej sprawdzonej drogi. Dopiero po zdobyciu odpowiedniej wiedzy stopniowo zacznijcie inwestować pieniądze. No, chyba że chcecie stracić swoje oszczędności, a o to nie trudno. Ja sam przeznaczam z roku na rok coraz więcej środków na własną edukację
i widzę, że jest to najlepszy zwrot z inwestycji, jaki mogę wybrać. To już wszystkie pomysły na dodatkowy zarobek w domu, jakie przygotowałem dla Was na dziś. Jeżeli nie zaspokoiłem Waszego apetytu na tego typu wiedzę, zapraszam Was serdecznie na stronę sprytnypieniądz.pl/wiedza, gdzie znajdziecie mój autorski e-book zawierający największy w sieci zbiór aż 99 pomysłów na zarabianie w internecie. Na sam koniec mała ankieta. Który z pomysłów spodobał Wam się najbardziej? Zostawcie krótki komentarz pod tym wideo. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.